Małpy w ofensywie. W pewnej wiosce, ulubionym miejscu weekendowym Europejczyków, położonej w Punjabie, zdarzył się wypadek, który po dziś dzień wszyscy wspominają. A było to tak. Pewnego razu do małego bungalow, zamieszkałego przez śliczną białą panią, wpadła niewielka szara małpka. Biała pani zrazu nie zwracała na nią uwagi, myśląc, że małpka sama wyjdzie. Jednak małpka była złośliwa. Zakradła się do szafy i zaczęła niszczyć wszystko, drąc na strzępy piękne, kosztowne suknie. Biała pani bardzo się rozgniewała. I chcąc wystraszyć z domu małpkę, rzuciła w nią talerzykiem, który trzymała w ręku. Małpka nie uciekła jednak, tylko piszcząc przeraźliwie skakała z miejsca na miejsce, przewracając meble i drąc zasłony. Gdy biała pani bezskutecznie uganiała się za małpką, nie mogąc jej wypędzić, posłyszała z ogrodu gardłowy krzyk. I zanim się spostrzegła, do bungalow wpadło całe rozwścieczone małpie stado, demolując doszczętnie dom. A co się stało z białą panią? Zapytał rozemocjonowany opowiadaniem Arturek. Eli, otrząknąwszy, poprawił sobie czarną czapeczkę, po czym mówił dalej głosem monotonnym opowiadaczy bajek na wschodzie. Małpy zatratowały białą panią i umarła. Powiedziałeś, zdziwił się Krzysztof, że tam mieszkało dużo Europejczyków. To czemu nie obronili białej pani? To jeszcze nie koniec mojej opowieści. Z godnością odpowiedział Eli. Posłuchaj dalej. A dowiesz się, mój mały przyjacielu, jak postąpili Europejczycy zamieszkujący tam inne bungalow. Otóż, gdy sąsiadujący z białą panią Europejczycy zobaczyli stado, zaczęli strzelać do małp. Ale niestety było za późno, bo bungalow było zdemolowane doszczętnie, a biała pani leżała martwa. Małpy ogarnęła panika. Oszalałe strachem, wyjąc, uciekały, niszcząc wszystko po drodze. A parę godzin po tym zajściu przybiegł do Europejczyków ich mały przyjaciel, mieszkający w sąsiedniej wiosce, i doniósł im, że oburzona ludność hinduska z powodu sprofanowania świętych małp postanowiła w nocy wymordować Europejczyków. Bo trzeba wam wiedzieć, moi biali przyjaciele, ciągnął dalej Eli, że małpy w Indiach są przez pewne szczepy uważane za święte i nie wolno ich nikomu bezkarnie uśmiercać. No i co, no i co? Pytał z wypiekami na twarzy Karolek. Europejczycy podziękowali pięknie Elemu, bo takie było imię chłopca, który był z pochodzenia Parsi. Obdarowali go hojnie i po kryjomu uciekli, zostawiając cały swój dobytek. To byczo! Krzyknął z zapałem duży Józek. Dobrze, że zwiali. Zawód tubylców, gdy przyszli i nie zastali białych ludzi, był wielki. Popadli w rozpacz, sądząc, że nieszczęście spadnie na ich wioskę za to, że nie zdołali pomścić zniewagi wyrządzonej przez białych bóstwu, któremu małpy były poświęcone. Żyli od tej pory w ciągłym strachu przed zemstą małp, a okropną suszę,
która nawiedziła ich pola, niszcząc całe zbiory, przypisywali temu, że małpy wyniosły się z ich okolic. A biali wrócili po swoje rzeczy? Zapytał Romek, któremu nie mogło się pomieścić w głowie, jak można było zostawić rzeczy i uciec. Rzucił okiem na półkę, gdzie leżał jego dobytek, ale niczego nie dojrzał w ciemnościach, które panowały w wagonie. Pociąg stał na bocznym torze, na wysokim nasypie. Od czasu do czasu, jak przez watę, przedzierał się przez ciężkie powietrze świst lokomotywy nabierającej wodę. Idź, też zadajesz takie głupie pytania, oburzył się Andzik, przejęty opowiadaną przez Elego historią. Kto by dbał o rzeczy, gdy idzie o życie? A dokąd się te małpy stamtąd wyniosły? Zapytał Józek Czynczyk. Nie wiadomo, odpowiedział Eli. To może są gdzieś tutaj? Może. I mogą napaść na nas? Z trwogą zapytał Karolek. Mogą. Ojej, zaniepokoił się Romek, drżąc o swój tornistrowy handelek. Lepiej, żeby nie przyszły. Trzask zamykanych w ciemności drzwi poinformował chłopców o wyjściu Elego, który po omacku, czepiając się wagonów, podążył do kuchni. Z całej obsługi pociągu dzieci najbardziej lubiły Elego, bo mówił on po polsku. Co prawda słabo, tyle ile się nauczył roznosząc jako chłopak na posyłki paczki z Polskiego Czerwonego Krzyża. Ale gdy opowiadał, łatwiej mogły go zrozumieć niż innych. Dlaczego Eli nosi zawsze czarną czepeczkę, a nie topi lub turban, jak Kundu lub Rangu? Pytał stojącego obok brata Andzik. Bo Eli jest Persem, odpowiedział Bobiś, a Rangu mówił mi, że Persowie noszą czarne czepeczki dla odróżnienia się od Hindusów, gdyż uważają się za coś lepszego od nich. Persowie to są podobno perscy Żydzi, którzy kiedyś, bardzo dawno, przybyli do Indii i tu osiedlili, tworząc nową kastę, jak Goa, mądrzył się Franek. A ksiądz mówił, że to są poganie i że nie wierzą w Boga, tylko w ogień. Po śmierci to ich nie grzebią w ziemi, tak jak u nas, tylko kładą na wysokiej wieży, gdzie zlatują się specjalnie hodowane w tym celu olbrzymie sępy, które zjadają ich trupy. Podobno nieraz, jak leci taki sęp, to gubi po drodze różne ludzkie części, popisywał się swoją znajomością Józek Duży. Brrr, wstrętne, wstrząsnął się Krzysztof. Zapanowała cisza. Spójrz tam, szturchnął Franka Bobiś, wskazując mu przez okno tajemnicze podwórze, na którym właśnie zapalono trzy kaganki. Tańczącymi cieniami migotliwie oświetlały one kolumny, otaczające podwórzec, na przemian pogłębiając to rozświetlając jego wnęki. Na środku podwórca ustawiono trzy niziutkie stoliki, na których leżały duże otwarte księgi. Pochylali się nad nimi siedzący na ziemi ludzie o długich włosach. Po chwili dał się słyszeć cichy śpiew, a raczej śpiewane mówienie. To pewnie hinduska świątynia, szepnął do Bobisia Franek. Czytałem kiedyś, że oni się tak właśnie modlą, śpiewając. A czytałeś o Himalajach? Czy myślisz, że tam są naprawdę takie dziwne klasztory
i tajemniczy kapłani? Odszepnął Bobiś. Bo ja wiem. Tutaj w Indiach wszystko jest możliwe. To dziwny kraj. Śpiew przycichł. Światła na podwórcu zgasły i widok znikł. Zapanował mrok, na którego tle odbijał fosforyzującą białością wielki, o fantastycznych kształtach budynek. To na pewno świątynia, a ci, co się tam modlili, to muszą być bramini. A co to bramini? Zapytał Karolek. To jest najwyższa kasta kapłanów, informował brata Bobiś. Aha, przytaknął malec, nic w dalszym ciągu nie rozumiejąc. A może ta świątynia jest z kości słoniowej? Wpadł nagle na pomysł Krzysztof. Może tu gdzieś jest cmentarz słoni? Cmentarz słoni to zdaje się jest nie tu, lecz w Afryce, powiedział Franek. To słonie tu nie umierają? Zdziwił się Karolek. Ależ tak, zaśmiał się Franek. Ale każdy na własną łapę. Tymczasem lokomotywa, po napiciu się wody, jak twierdziła Magdalenka, sapiąc wróciła. Światła zapaliły się. Pora była już późna. Opiekunki zarządziły więc mycie, modlitwę i spanie. Ale starsi chłopcy przewracali się z boku na bok, nie mogąc usnąć. Jak myślisz, czy będzie szkoła w sierocińcu? Pytał po cichu sąsiada Franek. Panie i ksiądz mówią, że tak, odpowiedział szeptem Bobiś. To dobrze, bo chciałbym się uczyć. Chłopcy, proszę już spać. Dobranoc, uciszała rozmawiających pani Stefania. Franuś obrócił się do ściany i ułożył do spania na dobre. Bobiś zaś rozejrzał się jeszcze, sprawdzając, czy trzej jego bracia śpią. Robił to zawsze od czasu śmierci ojca, który wyznaczył go opiekunem nad braćmi i matką. Musisz im nie zastąpić, synu, powiedział umierając. Bądź sprawiedliwy i kochaj ich bardzo, tak jak ja was kochałem. Karolek poruszył się niespokojnie przez sen. Oczy brata troskliwie spoczęły na nim. Bobiś wstał i poprawił wysuwającą się spod głowy malca poduszkę. Karolek otworzył zamglone snem oczy i uśmiechnął się. Pocałuj, powiedział. Starszy brat pochylił się nad nim i pocałował go. Ach, westchnął usypiający Karolek. Bobiś wrócił na swoje miejsce. Położył się, przymknął oczy i zaczął odmawiać modlitwę za dusze zmarłych. Wieczne odpoczywanie, mówił z myślą o ojcu. Potem zmówił zdrowaśkę na intencje matki, by do nich przyjechała. Gdzie ona, biedaczka, tuła się teraz i jak daje sobie radę sama w tym wrogim, obcym świecie? Grafinie, grafinie, przedrzeźniały ją sowieckie kobiety na tiebie i dawały jej do roboty najgorsze brudy, czyszczenie kloacznych dołów i wynoszenie kału. Naśmiewano się z niej, a ona wykonywała swoją pracę cicho, z nadzieją w sercu, że przyniesie może więcej chleba dla czworga dzieci. Dopóki ojciec żył, było trochę znośniej, ale po jego śmierci zrobiło się bardzo, bardzo źle. Nie dosyć, że głodno i chłodno, ale doszły jeszcze i wyzwiska, którymi ciągle ich prześladowano. Gdy Bobiś poszedł do roboty, by zastąpić ojca, i walił się pod ciężarem za wielkim na jego 12-letnie ręce. Śmieli się z niego. Hrabicz, popatrz, jaki delikatny. A gdy w niedzielę matka wyprała im ubrania i przygładziła wodą włosy, wytykano ich palcami. Popatrz, jakie pany, hrabicze. A przecież ubrania ich, pst,
trzyły się takimi samymi łatami jak i tamtych. Przecież ojciec ich woził w Wilnie po wejściu Sowietów, piasek, siedząc na furze, by zarobić na utrzymanie rodziny. Pracował jak każdy inny, a może i ciężej. Matka sprzątała, gotowała i prała sama. I skąd u ludzi brało się takie różniczkowanie, ta złość do nich, wyzwiska rzucane pod ich adresem? Dlaczego mówiono o nim z przekąsem? Hrabicz. On czuł się takim samym jak Wincuk, Józek czy Franek. Tak samo był sierotą, tak samo rodzice jego ciężko pracowali, tak samo bił się w Samarkandzie z bandą chłopców o każdy kawałek chleba, nie dając go sobie wydrzeć, by przynieść go dla chorej matki i braci. Opiekował się swoimi braćmi jak czynczyk swoim rodzeństwem, więc w czym ta różnica, o której mu nigdy przedtem nie mówiono w domu? Zaczął się nad tym zastanawiać. Ale sen zmącił mu myśli. Obiecał sobie tylko, że z księdzem jutro o tym wszystkim pomówi. I zasnął. Świt szary. Zaspanym okiem leniwie zaczął rozglądać się po niebie. Koła pociągu zwolniły biegu, a ożywczy poranny wietrzyk trzepotał firankami zasłaniającymi otwarte okna. Pani Maria obudziła się pierwsza i wyjrzała przez okno. Dzieci spały smacznie, zaróżowione ich policzki miarowo wydymały się. Mała stacyjka, na której pociąg stanął, tonęła w zieleni starych, rozłożystych drzew, po których goniły się szare, niewielkie małpki. Nie widać było ludzi, poza naczelnikiem ruchu i jego pomocnikiem. Spojrzała na zegarek. Było 5:30. Przed chwilą było jeszcze szaro. Teraz już różowe obłoczki obsiadły niebo błękitniutkie, jak oczy dziecka po przebudzeniu się. Jak tu szybko wschodzi i zachodzi słońce, pomyślała ziewając. O dach wagonu zaczęło coś bębnić, jakby wysypywano nań wory kartofli. Nagle przez otwarte okna wpadły małpy. Czepiając się u firanek i zdzierając je z piskiem, skakały z półki na półkę, z ławki na ławkę, rzucając w siebie, w dzieci lub na ziemię, co im pod łapy wpadło. Dzieci, niespodziewanie przebudzone, zaczęły przeraźliwie krzyczeć, płakać i biec do pani Marii, której uspokajający głos zginął w ogólnej wrzawie. Pociąg stanął. Małpy z piskiem stłoczyły się u okien, wyskakując na peron lub czepiając się zwisających jak sznury koło wagonów lian i gałęzi drzew. Wszedł kierownik transportu. — Nic się nie stało? — spytał od drzwi, obrzucając niespokojnym spojrzeniem dzieci i smętny wygląd wagonu. — Nic, pokradły trochę — uspokoiła go pani Maria. Dzieci zaś lamentowały, szukając porozrzucanych przez małpy przedmiotów. — Banani, banani — płakała Genia. — Banani, cukierki — piszczała Marcelka. — Mańtki, mańtki — zdenerwowała się Zosia. Kaziunia, przyciśnięta do ramy okiennej, z respektem patrzyła na małpie harce. A małpy siedziały już na drzewach, rzucając skradzionymi rzeczami w przechodzącego naczelnika stacji. Dzieci z innych wagonów, zaalarmowane napadem, wychylały się z okien. Zaczęło się widowisko. Dwie małpki odbierały sobie skradzione topi, goniąc się z piskiem po drzewach. Wreszcie jedna z nich z triumfem zawiesiła sobie na szyi wydarty rywalce hełm. Ale krótka była jej radość. Topi bowiem przeszkadzało jej w ruchach i zaczęło denerwować ją. Kręciła się więc niespokojnie, przezabawnymi ruchami usiłując wyswobodzić się od niego. Gdy to nie udawało się, dała szybko nurka w dół i topi zleciało na ziemię. Dzieci zaczęły klaskać z radości,
A małpka nie zwracała na to uwagi. Machnęła parę koziołków, chwyciła dopiero co odrzucone topi i zadowolona rozsiadła się w nim, jak w fotelu, zajadając ukradziony cukierek. Jak w cyrku, jak w cyrku! Zachwycał się Krzysztof. Bęc! I dostał w nos skórką z banana. I on, i Józek duży, i Bobiś, i Franek, a sprawczynie tych psot, chichocząc, uciekły na drzewo, gdzie zajęły się wyłuskiwaniem cukierków z kolorowych papierków, by następnie obrzucać nimi siebie nawzajem. Właściwie małpy są głupie, zdecydował z pogardą Józek duży. Zamiast jeść wyłuskane cukierki, rzucają nimi, a potem podnoszą brudne z piasku i jedzą. Huraganowy śmiech przerwał jego wywody. Jedna z małp bowiem defilowała po paronie w majteczkach Zosi, druga zaś wciskała obydwie łapy w rękawy od sukienki, wywracając się przy tym co chwila. Wincuk, stojący przy oknie, obserwował drzewa, których gałęzie zwieszały się jak powrozy okryte liśćmi, a na nich huśtały się, przerzucając się z miejsca na miejsce małpki. O, miałbym już teraz co opowiadać gajowemu Szałkowskiemu i Folwarczym, pomyślał. Przypomniało mu się, jak Szałkowski mawiał, że choćby świat cały przeszedł, to takich drzew, jak w zapruckim lesie, nie obaczy. Ni kwiatów, ni mchów, ni ozior. Może i miał rację stary Szałkowski. Wincuk zjeździł przecież już kawał świata, a nigdzie nic podobnego jak w Zaprudziu nie widział. Wszędzie tu piękna przyroda, ale inna. A on tęsknił do tamtej. Brak mu było głębokich zielonych jezior, porosłych przy brzegach trzcinami. Brak porykiwań łaciastych krówek, które pasał na skraju lasu, ujadań podgryza przybłędy, obłoków wiszących nad głową. I poczuł nagle bezbrzeżną tęsknotę za wszystkim dawnym, które nie było podobne do teraz. Wtem bęc. I małpka trafiła cukierkiem w czoło Wincuka. Drgnął przerażony. Śmiech dzieci oprzytomnił go. Ach, westchnął. To Indie, Indie. Nie Zaprudzie. Małpki szalały. Darły pokradzione sukienki i topi na strzępy. I rzucały nimi ku uciesze dzieci w odjeżdżający z wolna pociąg. Uuu! Krzyknęła Marcelka. Uuu! Zawtórowała jej lokomotywa. Dołożył węgla palacz. Przestawił dźwignię na szybszy bieg maszynista. Chłodniejszy powiew wpadł przez otwarte okna. A Wincuk zatopił się we wspomnieniach. I nie widział już, pomimo szeroko otwartych oczu, ni drzew indyjskich, ni jożących dziwacznych bawołów, ni świata, ni ludzi za oknem wagonu. Widział siebie, siedzącego nad jeziorem Spingłą. Słońce zachodziło złociście czerwono, rzucając na wodę różne refleksy. Dzikie kaczki zatoczyły w powietrzu parę kręgów i zapadły na noc w sitowie. Nastała wielka cisza. Znieruchomiały drzewa. Umilkły ptaki. Zdawało mu się, że jest trzciną lub drzewem, czymś wrośniętym głęboko w ziemię, z niej ciągnącym soki. Wtem zaszeleściło przy brzegu. Śmielsza z kaczek wypłynęła na środek jeziora i zapatrzyła się w dogasające słońce. Ręce Wincuka bezwolnie wyciągnęły się pod trzcinę, rwały ją i plotły. Oczy wpijały się w pływający model. Pokraśniały z natężenia policzki i uszy.
Nie, nie, nie tak. Biedził się i rozpoczynał pracę od nowa. Mozolnie, z uporem, aż ustawił sobie na ręku zrobioną z trzcin kaczuszkę i uśmiechnął się z zadowoleniem. Taka samiuśka, taka samiuśka, powtarzał, porównując ją z żywą. Oj, śmiała się macocha, widząc tę robotę. Macocha się śmiała, a pani, która przyjechała z Wilna, zachwyciła się nią, dała za kaczuszkę 5 złotych i zabrała ją. Dziwna to była pani. Chodziła od chałupy do chałupy i skupowała od gospodarzy co najstarsze garnki, samodziały, miski i łyżki, a nawet od ślepego Onufrego rozsypujące się cymbałki. Dziwili się temu ludzie, a głupi Warecki na śmiech przyniósł jej swoją najstarszą kapotę, którą, jak mówił, dostał jeszcze od swego dziada. I tę kupiła. Werkę z zuprowali, która utkała sama kilim do kościoła, zabrała do szkoły tkackiej, a jego do koszykarskiej w Wilnie. Duże to i ładne miasto, Wilno. Swoje. I rzeka w nim, i zieloność. Ale to nie to, co za prudzie. Nie mógł się nijak oswoić. Szumno tam było i krzykliwie. Jedno tylko chwytało go w Wilnie za serce. Ostra brama. Dziwny to, dziwny. Matka Boska, taka święta, a patrzy na ulicę, jakby nigdy nic. Patrzy, jak to ludzie śpieszą się, każdy do swoich zajęć. Jedni zasumowani, inni weseli. Przyklęknie sobie, kto chce, pomodli się do niej, a ona wstawi się u Boga za nim. Lżej się robi na sercu, gdy się ma tak komu wyskarżyć. To jedno było piękniejsze, bo zresztą wolał wieś. Nauka szła mu trudno. Litery skakały przed oczyma, zamieniając się w drzewa, krzaki, obłoki. I zamiast uczyć się, zamyślał się wtedy. Tępy do nauki, mówili. Szkoda. Martwiła się pani. Ręce ma złote. Wyciął z drzewa Matkę Boską, wędrującą z dzieciątkiem. Wspaniały prymityw. Zachwycała się pani i umieściła świątki na wystawie wyrobów ludowych. Gdy nauka w szkole nie szła, wrócił w końcu do Zaprudzia i wdychiwał znów zapach mokradeł i zoranej ziemi. Stamtąd to razem z ojcem bolszewicy go wywieźli. Właściwie dlaczego go zabrali? Przecież Konstanty, Forna, mówił, że tylko panów będą wywozić, a chłopom dadzą dużo ziemi, bydła, pieniędzy. Czymże on był? Pasał majątkowe krowy, był biedny, a i ojciec najmował się do roboty. Mieli chałupinę, co się ledwie trzymała, i 3 morgi piaszczystego gruntu, na którym z trudem, rzadziutko, rosło trochę żyta i owsa. Ciekawe, czy macocha została na gospodarstwie, czy i ją po nich wywieźli? Jeśli ojciec, jak twierdzą niektórzy ludzie, nie umarł, lecz uciekł ze szpitala w Mińsku, jak nadchodzili Niemcy, to może są teraz razem z macochą na swoim? Zaciążyła mu nagle tułaczka. Zapragnął rzucić się na ukochaną, własną ziemię i wypłakać na niej wszystkie przeżyte cierpienia. Pogwizdywała lokomotywa, pędząc przez indyjskie przestrzenie. Odpowiadało jej echo.